Hej, hej, tu kolega Twanego. Dzisiaj recenzujemy drugie piętro ogrodów. Ja mam tutaj wafelkę do lodów, więc go będę sobie przy okazji jeść podczas nagrywania. Zaczniemy sobie od drzewa. Drzewo przy okazji odczepię. Jest tutaj dysk z napisem, ten co był. Oczywiście przy złotym łu, złotego łu teraz, zaraz sobie omówię. Drzewo ma takie trzy większe gałęzie i trzy takie mniejsze. Teraz przyjrzymy się złotemu łu. Złoty łu tak się prezentuje. Laskę ma klasyczną. Kapelusz też klasyczny. Rogówka wygląda o tak. Złota oczywiście. Tułów i tył. Właśnie go sobie omówiliśmy. I teraz zobaczcie sobie na to. Tutaj są na pewno złote naramienniki, które było u złotego Jaya, którego właśnie sobie teraz sięgnąłem. Spójrzcie, tutaj one są. Oczywiście tam da się tutaj też wstawić miecze, bo to te same elementy. Tutaj wszędzie są różnego typu znaki i tak dalej. Ale tutaj jest ciekawie, bo to można odczepić, tak to jest zrobione. Można to przeczepić też na drugą stronę, potem Wam to pokażę. Jest też stoliczek od kawiarni Kitchena, do której teraz się wybierzemy. Wezmę ją. Hop. Ale jeszcze coś. Pod tym jest odrzutowiec Jaya z Legacy do pokoju fanki Lego, który jest nad pokojem wisi. To jest mega. Zobaczmy sobie kawiarenkę. To jest oczywiście tył. Przód ma tutaj taką naklejkę bardzo ładną. Wejście. Tutaj są mega złote elementy, które dobrze, że jest w zapasówkach, bo on ładnie wygląda. Przezroczyste drzwi. Stoliczek, który nie wiadomo po co jest. I jeszcze jakiś tam plakat kolejny oraz wywietrznik. Góra jest tak zrobiony tutaj daszek. Jest oczywiście figurka tego pana. Fajnie to tutaj wygląda. Również tutaj są z czarnych kiełbas. Taki sam kolor występował oczywiście na perle przeznaczenia z Legacy, którą miałam. Tutaj jest takie jakby menu, a raczej po prostu takie stanowisko do kupowania. O! I tutaj są naklejki i rzeczy, które można kupić. Jest również jeden stoliczek oraz taki. Zaczekajcie zaraz, tylko uprzątnę to. No. No i właśnie można też o. Jak teraz widzicie, to odsunąć. I tutaj na stoliku jest to. I oczywiście to też było tam. Tam na stole. Więc bardzo fajna nieróżnorodność, ale po prostu zachowanie jednej bardzo podobnej rzeczy. I wiecie co? Jutro na kanale Legoland Konrada coś będzie, pamiętam chyba. Bo sam nie wiem, co tam, czy nagram. Jest również tutaj figurka Jaya, dokładnie. U fanki Lego, Ninjago też to było, więc no, jest tutaj parę figurek ninja, które są ukryte ogólnie w całym mieście. Niektóre są w muzeum, jakieś w innych pokojach. To jest fajne akurat. Taka mała lampka. I są jakieś minusy tego. Ten wywietrznik, tutaj wchodzi takie białe coś. To nie za dobrze wygląda akurat. Dalej jest tutaj tam daszek na kwiaty, które zaraz zobaczymy. I tutaj jest takie szare coś. To te dwie rzeczy nie za ciekawie wyglądają. A sam daszek na kwiatki, które są tu, wygląda tak. Pięknie to bardzo ładnie wygląda. Ten daszek fajnie też zrobiony z tej klapy, którą można zasuwać zawsze. Jak chcesz, żeby trochę podlać to. To możesz odkurzyć.
Tak to się prezentuje. Od dołu to tak. Takie są płytki. Dobra, stawiam to. Dalej przechodzimy do lodziarni. Lodziarni już nie możemy tak otworzyć, bo ona jest zasuwana. Po prostu jest tak zrobiona. Tutaj jest ogrodzenie. Na tyle. Lodzik, który upadł komuś. Jest również tam jakiś soczek, parę wafelków. Są tutaj rodzaje lodów. Są tutaj jakieś kubki, jakieś tam rzeczy. Oraz jest jeszcze tutaj są drzwi oczywiście. Tutaj z jakimś napisem Ninjago. Jest również tutaj pingwinek. Też z napisem jakimś, z lodem też pingwinek. Okienko, które jest takie okrągłe, ładne. Od tyłu to wyglądało tak. Od zewnątrz znaczy się. Tutaj są jeszcze rodzaje lodów. Jest tutaj takie dziwne coś, czego nie rozumiem. Jest również to oznaczenie takie ciekawe bardzo. Tutaj jest również daszek z tasaków tym razem. No i schody na wyższe piętro. No i tutaj jeszcze jest barierka. Tak, tutaj to prowadzi. I myślę, że następne miasto Ninjago właśnie będzie tutaj. Tutaj właśnie ono będzie. O, i teraz widzę minusy lodziarni. Jeden, czyli to. Takie coś. No, okej, okay, ale tutaj jest jakiś wywietrznik jakby, a tutaj to jest jakaś, nie wiem co. O, i jeszcze jest tutaj daszek z padów do gry. Z rączek do gry po prostu. Cyk. Jest również tutaj taki z wielkiej śnieżki, takie coś, żeby było akurat. Są również tutaj wykorzystane pady do gry. To też ładnie wygląda. No i teraz Wam pokażę, że to z tego dasz... To tutaj, co pokazywałem Wam wcześniej. O. Tam da się podczepić na drugie. Na to przy lodziarni. No, odczepiłam to już. I tak. I myślę, że tutaj to się nie zgadza. Bo spójrzcie, bo tutaj to nawet nie idzie do tego. Więc tutaj właśnie, według mnie teraz można myśleć, że będzie kolejna część miasta Ninjago i coś w podobie tutaj będzie. Dla mnie tak można właśnie myśleć. Czy to jest prawdziwe? Możliwe, że to jest prawda. I ogólnie tutaj są trzy cypelki, a w innych miastach Ninjago było tylko jeden. Był tylko jeden. I do innych miast Ninjago, jakbyście się pytali, to nie da się tego podłączyć. Tak właśnie się prezentuje to piętro. I jeszcze dokończymy ten odcinek. Po prostu. Zakończymy ten odcinek niedługo. Tylko jeszcze Wam powiem, że tutaj jest inny kolor lampek. Z jakichś kółek do kolejki, czy od tramwaja. Tramwaju. I jeszcze chcę Wam pokazać tutaj, bo ostatnio mi się wyłączyła pamięć, a raczej po prostu już nie miałem pamięci, więc chcę Wam tutaj pokazać to miejsce. Jest tutaj są jakieś roślinki, ładna różowa żaba, to jest unikat. Również jest słup, który ma tutaj o takie coś w środku, może spróbuję to wyciągnąć. O, spójrzcie, o coś takiego tutaj jest. Wygląda to naprawdę fajnie. I oczywiście można to tutaj wstawić. Cyk, z powrotem i tak ten słup się prezentuje. Szkoda, że mi ostatnio wysiadła pamięć jednak. Ja zaraz zabieram się za robienie kolejnego odcinka, a wziąłem tylko jednego gryza. Już nie. Dobra, kończymy. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Figurki z tego. No dobra. Czemu ja mówię, że kończymy, a nie kończymy? Figurki z tego piętra. To. Cały czas oczywiście biorę je. Pan lodziarz. Taki. I chyba ktoś jeszcze, ale nie chce mi się teraz szukać. Wydaje mi się, że może być jeszcze Clutch Power Stone, ale nie wiem. Kończymy na dzisiaj i cześć!